Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia My Company Polska na Europejskim Kongresie Finansowym, a moim Państwa gościem jest Agnieszka Kłos, prezeska Providenta, i porozmawiamy o przywództwie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co pandemia zmieniła w naszym rozumieniu przywództwa? Wydaje mi się, że przeszliśmy z takiego myślenia, że przywództwo to jest przede wszystkim nakierowane na cel, na rozwój firmy, do myślenia o tym, że przywództwo to znaczy też, jak zadbać o pracownika, jak zadbać o ten najważniejszy zasób, jaki mamy, czyli właśnie naszą kadrę, naszych pracowników, jak zadbać o ich zdrowie psychiczne, jak zadbać o ich komfort. Mhm. Czyli to był taki test dla przywódcy, jak on potrafi zadbać tymi, którymi dowodzi, tak? To jest jeden z bardzo wielu aspektów, czyli właśnie jak zadbać o to, o to, żeby nasi pracownicy czuli się komfortowo, żeby wiedzieli, jaka jest przyszłość organizacji, jak się z nimi komunikować, jak poradzić sobie z ich problemami, jak im tym pomóc. Drugim aspektem, równie ważnym tak naprawdę, jest jak przeprowadzić organizację przez okres zmian. Te zmiany, które były w tamtym roku i tak naprawdę one cały czas następują, były bardzo dynamiczne. Nie można się było do nich przygotować z dużym wyprzedzeniem. To nie była realizacja strategii, nad którą pracowaliśmy przez lata. Nikt nie powiedział, że w strategii mamy, tutaj będzie pandemia. No właśnie, nikt nie miał tej pandemii w strategii. To, co było z kolei bardzo cenne, to było umiejętność dostosowywania się do zmian, ale też wykorzystywania narzędzi, które mieliśmy. Czasami nawet były one jeszcze w sferze eksperymentalnej albo w sferze testu i trzeba było bardzo szybko podejmować decyzje, co zrobić, żeby właśnie jak najszybciej wprowadzić takie narzędzia, które pomogą i nam, i naszym pracownikom. A co dla Pani było tak najtrudniejsze? Znaczy tak, przewodząc dużej organizacji, jaką jest Provident, jakie były takie najtrudniejsze momenty? Najtrudniejsze były te elementy związane z ludźmi, bo moja firma nie ma maszyn i urządzeń, nie jesteśmy firmą produkcyjną, dbamy o naszych klientów poprzez to, że mamy z nimi kontakt bezpośredni przez naszą sieć pracowników i doradców klienta. Pandemia dotykała bardzo silnie poczucia bezpieczeństwa tych właśnie osób. I oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że natychmiast musimy zabezpieczyć i pracowników, i doradców, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, o dbałość o zdrowie, ale to było bardziej na początku nakierowane na to zdrowie fizyczne. Takim wyzwaniem, które się natychmiast pojawiło, jak zapewnić naszych pracowników, że będzie ciągłość działalności firmy. Akurat firma... Była ogromna niepewność, prawda? Dokładnie. Nasza branża jako całość została dotknięta bardzo szybko zmieniającą się regulacją. Ta regulacja ograniczała naszą zdolność do generowania przychodów dramatycznie. Ustawa, ta pierwsza tarcza spowodowała, że nasze przychody spadły do 1/3 poprzedniego poziomu. To był taki maksymalny poziom, który mogliśmy osiągnąć. I oczywiście z punktu widzenia firmy możemy się zastanawiać, jak pokryć te straty, jak redukować koszty długoterminowo, krótkoterminowo. Natomiast z punktu widzenia pracowników i doradców klienta było niezwykle ważne, żeby im komunikować, że firma przetrwa. Co my zrobimy, żeby firma przetrwała? Więc dla mnie, dla lidera organizacji, to był pierwszy cel. Zapewnić spokój tych naszych pracowników, żeby oni mogli skupić się na wykonywaniu działań i zadań, które dostawali, które notabene były zupełnie inne w tym okresie pandemii. Ale żeby dać im to poczucie, że tak, my wiemy, co zrobimy. Ja osobiście komunikowałam się poprzez wideo nagrania z moimi pracownikami co drugi dzień, żeby mówić im, co na bieżąco robimy, nad czym pracujemy, jakie będą nasze kolejne kroki. Tak, żeby oni też uwierzyli w tą wizję, prawda? Tak. Żeby oni mieli takie poczucie, że to, co słyszą, to jest to prawda i rzeczywiście to się spełni, tak? Dokładnie. To było takie pierwsze, bardzo szybkie działanie. I ten najtrudniejszy moment, o który pan redaktor pyta, to był moment, kiedy musieliśmy naszym doradcom klienta, 4000 osób w terenie, powiedzieć im, nie możesz wykonywać swojej pracy tak, jak ją wykonywałeś do tej pory, nie możesz wizytować fizycznie klienta, musisz zadbać o swoje zdrowie, zdrowie klientów. I to była bardzo trudna decyzja, bo z jednej strony stawialiśmy na szali zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i klientów, a z drugiej mocno ryzykowaliśmy, jeżeli chodzi o zapewnienie ciągłości działania firmy. Więc to była bardzo trudna decyzja, podejmowana notabene w niedzielę o 10 rano, mieliśmy posiedzenie zarządu. Natomiast uwierzyliśmy w to, że narzędzia, które przygotowaliśmy, czyli narzędzia do współpracy zdalnej z naszymi klientami, że one przyniosą oczekiwane skutki. I tak się rzeczywiście stało. Byliśmy w tej dobrej sytuacji, że testowaliśmy już te rozwiązania wcześniej. No bo to jednak rzeczywiście to, co Pani mówi, było podwójne uderzenie, tak? Ja uważam, że to jest osobiście szkodliwa ustawa, bo, ponieważ wyklucza część uczestników z rynku, spychając ich do rozwiązań gdzieś tam na granicy prawa czy też pozaprawnych. A jak teraz sytuacja wygląda? Mamy do czynienia z odbiciem.
Rozmawiamy tutaj z bankowcami, którzy mówią, rosną nam przychody, jest wiele zapytań o kredyt. Jak wygląda sytuacja teraz w Providencie? Sytuacja, jeżeli chodzi o klientów, się poprawiła o tyle, że myśmy oczekiwali na początku pandemii, że bardzo wiele osób straci pracę, straci zdolność do zarobkowania, no i przez to straci zdolność do spłaty swoich zobowiązań. Więc oczywiście ta akcja kredytowa, którą prowadziliśmy w roku 2020, była obarczona po pierwsze tym ryzykiem, więc dostosowywaliśmy skalę działalności do tego poziomu oczekiwanych strat, ale też z drugiej strony mocno ograniczała ją ta druga strona, czyli strona przychodowa. Natomiast w tym momencie widzimy, że ten trend się ustabilizował. Generalnie, jak widzimy, na rynku pracy nie ma wielkich perturbacji w Polsce. Jeżeli są, to one są raczej bardziej pozytywne dla pracownika niż dla pracodawcy, czyli presja inflacyjna, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Stąd też zdolność do regulacji zobowiązań jest stosunkowo wysoka, więc z tej perspektywy to się poprawia. Aczkolwiek ja nie jestem super optymistką, jeżeli chodzi o zdolność odbudowania biznesu. Akurat moja firma jest duża, stabilna i my poradziliśmy sobie przez właśnie efekt skali z pandemią. Natomiast odbudowywanie biznesu do tego poziomu, który mieliśmy przed pandemią, potrwa kilka lat, bo jednak ta regulacja, która nastąpiła, była drastyczna. Tak drastyczna. Powiedziałam. Jakie wyzwania będą w najbliższych latach? Tak. Wracając jeszcze do tematu przywództwa, jakie wyzwania będą stały, tak jak Pani to widzi, przed Panią, czy też przed dużymi organizacjami w najbliższych latach, przed szefami dużych organizacji? Z punktu widzenia mojego, takim najważniejszym wyzwaniem jest skupienie się ponownie na tym pracowniku i na doradcy klienta, ponieważ na początku pandemii przeszliśmy na pracę zdalną, był ten pierwszy moment szoku, pracownicy sobie ciężko z tym radzili, że nie mogą przychodzić do biura. Jesteśmy półtora roku później i musimy kompletnie przemodelować naszą pracę jako biznes, dlatego że teraz akurat paradoksalnie się wszyscy przyzwyczaili do tego, że pracują z domu. Zdalnie, tak. Dokładnie. Czyli praca stała w biurze nie wróci. Na stałe 5 dni w tygodniu nie. Nie, wracamy do modelu pracy hybrydowej, czyli 3 dni w tygodniu, 2 dni w tygodniu, ewentualnie w biurze i 2 lub 3 w domu. W zależności od departamentu i preferencji pracownika, pracownik będzie mógł wybrać. I to jest jakby, to będzie trwały trend. I teraz jak ten trwały trend, który nastąpi, jak sobie z nim poradzić? Bo w perspektywie krótkoterminowej zawsze możemy podejmować jakieś działania. A teraz jak utrzymywać efektywność w długiej perspektywie czasu przy takim modelu pracy? Da się? To jest takie wyzwanie. Moim zdaniem się da. Te półtora roku nauczyło nas bardzo wiele. Też przed pandemią my już myśleliśmy o takim modelu pracy, o właśnie pracy hybrydowej, więc myślę, że z punktu widzenia pracownika się da. Z punktu widzenia pracodawcy jesteśmy w stanie zarządzić tą efektywnością, ale oczywiście są też benefity tego wprost, czyli na przykład oszczędność kosztów najmu biura. No tak, ale z drugiej strony są też koszty takie, że o czym mówią różne badania, że tworzą się silosy pewne informacyjne przez to, że ludzie nie mogą ze sobą rozmawiać, tak jak w biurze sobie czasami rozmawiają przy kawie, wymieniają się pewnymi informacjami i jakby informują się o różnych rzeczach, które się dzieją w firmie, tak? Znaczy, i to jest długoterminowo może być to problem i może być to wyzwanie dla przywódcy, jak te silosy rozbroić. I dokładnie to jest wyzwanie, z którym się zmierzamy w tym momencie, mierzymy się, to znaczy pracujemy taką strategią, że po pierwsze całe departamenty były w tym samym czasie w biurze, czyli jeżeli przychodzi departament finansowy, to wszyscy są tego samego dnia w biurze, tego jednego powiedzmy z trzech, kiedy będą, ale też zmapowaliśmy, które departamenty najczęściej z kim współpracują, czyli jeżeli przychodzi... I żeby oni też uczestniczyli dokładnie, w tych spotkaniach. Dokładnie, żeby tego samego dnia były te osoby, które najczęściej mają ze sobą najwięcej interakcji, żeby mogły się właśnie wymienić tymi informacjami. Oczywiście to nie wystarczy, bo wtedy byśmy stracili tą ciągłość komunikacji w całej firmie, więc trzeba nadbudować kolejne poziomy komunikacji w całej firmie, także wszyscy byli informowani o tym samym. Akurat pandemia nam pokazała, że to jest możliwe i nawet czasami może przynosić lepsze skutki niż przed pandemią. I takim przykładem są nasze doroczne konferencje, które zawsze robiliśmy dla wybranej tylko grupy pracowników, ponieważ mamy ponad 4000 osób, więc nie może zrobić jednej konferencji dla wszystkich, więc robiliśmy dla wybranej grupy osób, licząc na kaskadę komunikacyjną. Teraz w technologii zdalnej nie stanowiło to żadnej bariery, wszyscy mogli uczestniczyć w tej samej konferencji. Tak. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, za tą rozmowę. Myślę, że przywódcy będą mieli przed sobą ogromne wyzwania przez cały czas. Jest to miejsce, bycie przywódcą to jest to miejsce, które jest bardzo gorącym miejscem, mnóstwo zmian. Dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję Państwa bardzo. Gościem była Agnieszka Kłos, prezeska Providenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.